No powiem wam, że ładnie to wygląda, podoba mi się. Nabiera to takiego wyglądu tajskiego stylu, jak tutaj właśnie jest to przyrządzane. Kroję awokado, no szyłem nóż, to powiem wam, że wchodzi jak w masło. O, jakie ładne w środku awokado. Dzisiejszy vlog będzie o jedzeniu, więc jeśli ktoś jest głodny, to współczuję, bo u nas na początek dzisiaj przy niedzieli Dorka zrobiła przepyszny barszczyk, a nagrywam ten vlog po to, że jak macie zamiar na przykład przyjechać i zamieszkać w Tajlandii i myślicie sobie, że będziecie musieli jeść tylko na przykład tajską kuchnię, no to nie do końca, no bo przecież tutaj wszystkie produkty są i jeśli tylko macie ochotę gotować, to możecie ugotować sobie po prostu wszystko, na co tylko macie ochotę. My dzisiaj mieliśmy ochotę na barszcz, dlatego mamy barszcz. Są buraki, jest mięso, są wszystkie warzywa. Najpierw można było zrobić pyszny rosołek, teraz pyszny barszczyk i naprawdę wszystko smakuje wyśmienicie i co najmniej tak samo jak w Polsce. Więc jeśli tylko jesteście zainteresowani dzisiejszym vlogiem o jedzeniu i o tym, co będzie na drugie danie, a będzie to przepyszna ryba z grilla, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i podzielcie się w komentarzach, co dzisiaj wy macie pysznego na obiad. Ale jeśli oczywiście chcecie jakiś mały akcent w domu mieć tajskości i tajskich przypraw, to możecie sobie zrobić takie jak my sami tutaj w domu, nie kupione, tylko zrobione papryczki z czosnkiem i z sosem rybnym. No właśnie, teraz jak ktoś ma ochotę na trochę zdopingowanie takiego barszu, to może sobie trochę takich papryczek tutaj nałożyć i trochę ten barszcz zrobić po tajsku, bo ja akurat bardzo lubię takie coś, więc sobie trochę dodaję. A te papryczki to też możecie sobie w Polsce zrobić, są po prostu przepyszne. Kupujecie ostre papryczki, dodajecie sos rybny. Nie wiem, w Polsce są takie sosy rybne? Pewnie są jakieś. W jakichś dużych sklepach pewnie będzie gdzieś można kupić. Papryka, czosnek i co tutaj jeszcze? Praktycznie wszystko. Jakiś cukier dawałaś? No, trochę cukru. A właśnie, jeszcze sok z limonki. Sok z limonki i coś jeszcze? Nie. Okej. Okay. Emma, możesz coś powiedzieć na temat barszczu? Przepyszny. Przenajpyszniejszy. Pochwal mamy. Jest przepyszny, bo jeszcze brakuje pierogów. Dobra, czyli nie jest najpyszniejszy, bo nie ma pierogów. Ale z pierogami byłby najpyszniejszy. Zanim zrobimy rybkę, potrzebujemy mieć odpowiednią sól do tej ryby. I właśnie ciężko było znaleźć taką trochę grubszą sól. I znaleźliśmy taką normalną, taką ziarnistą sól, taką grubą, znaczy się taką kamienistą. I teraz przydałoby się tą sól trochę ukruszyć, tak ugnieść znaczy się. I idziemy do naszego takiego lokalnego zanzibarskiego sklepiku, w którym może będzie taki moździerz, bo moździerz to w ogóle sobie chcieliśmy zrobić, bo też będziemy chcieli sobie sami zrobić papaję, a teraz ten moździerz przydałby mi się do tego, że mógłbym sobie ugnieść trochę tą kamienistą taką sól i właśnie chcemy zobaczyć, czy będą tutaj jakieś takie moździerze, czy nie będą. Tu są jakieś różne wazoniki i jakieś takie dziwne rzeczy. Gdzie? No tutaj właśnie gdzie. Aha. Większy. Sadikrab. A co ten kosztuje? Ten kosztuje 50, a ten 180? A czemu ten aż 180? Nie wiem, człowieku. A tu jest ten dużo przynajmniej. Nie, duży taki kolor ma, taki trochę brzydki. Mógłby mieć taki kolor. I co, i że w tym normalnie będziemy robić i to się nie będzie brudzić jedzenie od tego ani nic? Tak. To nie, no taki głębszy będzie lepszy, taki większy. Są te drewniane w ogóle, nie są takie te. Czy jest taki też? O, taki? Można wziąć jeden taki mniejszy, może nie ma. Czy nie. Szuruburu, szuruburu. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Czy będzie się w tym dało coś robić, czy nie? Pani sprzedawczyni powiedziała, że to jest idealne na papaję. Dajcie znać w komentarzach, czy to się nadaje ogólnie do robienia czegoś, czy to jest zdrowe, czy nie zdrowe w takim naczyniu coś robić. Nie wiem, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale na pewno będzie po tajsku. Taj, taj. Taj, taj z pełną mocą. Słuchajcie, danie główne
to jest ta ryba. Ona już jest troszeczkę w soli, niestety ubrudzona, ale w takiej tej grubej. I to jest za gruba ta sól, trzeba ją skruszyć tutaj zaraz w tym przygotowanym już moździerzu. Tylko chcę wam najpierw jeszcze pokazać rybę. To wygląda tak, o, to jest taka czerwona ryba. Nie wiem, jak ona się nazywa. W każdym bądź razie, wiecie, ile kosztowała? Około 100 batów. 100-110 batów maksymalnie, czyli jakieś powiedzmy 12 zł. Taka naprawdę duża ryba. To jest bardzo duża ryba. W makro ją kupiliśmy, ale można ją kupić w wielu sklepach. Praktycznie w każdym. Takiej dużej, jakimś markecie. No i będziemy ją zaraz przyrządzać. Zaraz wam pokażę, jak ona będzie wyglądać po osoleniu, bo to ma być tak naprawdę w mocnej soli, bardzo dużej ilości soli. Rybka już jest oczyszczona i co najlepsze, to w ogóle pan w sklepie oczyścił nam tą rybę za darmo, czyli nie musiałem jej skrobać w domu, czyścić z łusek, tylko tam, gdzie się kupowało w makro rybę, pan ją ważył i mówi oczyścić. No mówię, no kurczę, no bardzo chętnie. No i nic za to czyszczenie nie liczą tam w sklepie, więc mega usługa. Nie trzeba brudzić sobie w domu. Dobra, ja muszę skruszyć trochę tej soli i zaraz wam pokażę, jak tą rybę tutaj otulimy w tej soli ładnie. A co jeszcze takie ważniejsze, to jest to taka bardzo popularna tutaj w Tajlandii ryba. I jak pojedziecie na przykład na Phuket i pojedziecie sobie na... pojedziecie do Patong, do miasteczka Patong i pójdziecie na plażę, to wszędzie te ryby będą smażone na grillu. I to jest bardzo popularna ryba i praktycznie w każdym miejscu tutaj, czy w Pattaji, czy na Phuket, czy wszędzie indziej, jest to przyrządzana ryba właśnie, bardzo popularna i bardzo dużo jej się tutaj je, bo jest naprawdę bardzo smaczna. Nie ma małych ości, są tylko duże ości i je się ją bardzo dobrze. Jest taka, jak się przynajmniej jak ja ją zawsze jadłem, to była taka wilgotna, no bardzo pyszna ryba. Sprawdźmy, co tutaj można w tym moździerzu wykonać i z tej mocno kamienistej soli zrobić. Czy ona się nam tutaj skruszy trochę, czy się nam nie skruszy? Ciężko trochę jedną ręką jest nagrywać i jeszcze tutaj skruszyć sól, ale może damy radę jakoś. Czekajcie, zaraz wam pokażę, jaki będzie tego efekt za chwilę. Ja tu się męczę z rybą i solą, a ty takie ciastka wcinasz. Ja się męczyłam z barszczem. Jo, tutaj pojechałaś. Dobra, sól przygotowana i wydaje mi się, że już ma dość taką w miarę odpowiednią tą konsystencję, bo normalna, zwykła sól byłaby za drobna, ta wcześniej była za gruba. Nie wiem, skąd wziąć taką idealną sól, chyba że to właśnie trzeba taką zrobić jak ja teraz, czyli kupić grubą, rozkruszyć i natrzeć ładnie tą rybę, bo ta ryba cała musi być tutaj dobrze obtegowana, obtoczona w soli, dużej ilości soli. Można pomieszać dwie może? Można dwie, ale myślę, że ta jest w sumie ok. Ładnie tu uklepiemy, uskrobiemy, znaczy ubijemy. O, czekajcie, zobaczymy, co wyjdzie na drugiej stronie, jak to damy. Nie spadnie ta sól? Zobaczymy, coś też tam nałożymy trochę. Nie wiem, ile tej soli mam, żeby mi wystarczyło. Nie musicie się martwić, że to będzie zasłona ryba, bo nikt jej ogólnie nie solił nigdzie. I w środku ona tam będzie taka, no dobra będzie. A jak właśnie będzie za mało słona, to się będzie brało tą sól, która właśnie zostanie tutaj na skórze tej ryby i się będzie tak dosalać tą przypaloną solą troszkę właśnie rybę w środku. No powiem wam, że ładnie to wygląda, podoba mi się. Nabiera to takiego wyglądu tajskiego stylu, jak tutaj właśnie jest to przyrządzane, więc to mi odpowiada. Dobra, Dorka, jak myślisz? Ładnie to wygląda? Pięknie, co nie? Może tutaj jeszcze tak trochę. Ty w tej kuchni, jak pięknie wyglądasz. Ja w tej kuchni pięknie? No, master chef. Master chef, dobra. Master chef, mi się podoba. Dobra. O, popatrz, widzisz, to wszystko teraz odpadło. To by trzeba było jakoś mądrze zrobić. No dobra, dam jeszcze tu. Tu uklepię fartucha i już jej nie ruszam. Zostawię. Pójdzie na grilla. Najwyżej na grillu jeszcze tam coś, to co odpadnie, to nałożę już na później drugą stronę, ale myślę, że chyba nie trzeba aż tak dużo. Ważne, że i tak jest tutaj ładnie obtoczona w tej soli. No i widzicie, moździerz się na coś już przydał w pierwszy dzień. Pięknie, rybka obtoczona. Tu jeszcze trochę mi zostało, to jeszcze mogę dać. O, żeby to ładnie tu wszędzie było. I ona niech się tu w sumie tak trochę pomarynuje,
a ja idę palić grilla. I jak się to wszystko rozpali, to zaraz ją będziemy wrzucać na grilla. Ile się to robi? Nie mam zielonego pojęcia. Będziemy testować dzisiaj i sprawdzać, jak to, ile to będzie trwało, to całe pieczenie na grillu, znaczy raczej smażenie, czy co? Grillowanie, o! Czas rozpalić grilla. Mamy tu rozpalarkę specjalną, taką, o! I jedziemy. Tu już węgiel drzewny z brykietem załadowane. Mam nadzieję, że się szybko rozpali. Tam już ruszt przygotowany, wyczyszczony, oczyszczony ładnie, leży na ziemi. A tutaj powiem wam tylko, że... Co? No, trochę pachnie jak ogniskiem, ale strasznie strzela ten węgiel drzewny. Ja nie wiem dlaczego, ale tak się iskry z niego sypią, jak się go rozpala. Strasznie. Normalnie masakra. Cały jestem już z tego węgla. No chyba właśnie suchy, ale tak się iskrzy. Ten brykiet się tak nie iskrzy. A ten węgiel się strasznie iskrzy. Nie idzie go rozpalić, bo się cały jest z iskier. Kurde, jak strzela. Okej, grill rozpalony. Ładnie się już tutaj nam żarzy. Dużo ognia, także to mi się podoba. Butelka na wszelki wypadek przygotowana, żeby było czym trochę przygasić. Rozpalarka się jak najbardziej sprawdziła. Taka butla kosztuje tutaj około 5 zł, a już trzeciego grilla rozpalam, a tam co najmniej jeszcze z pół jest. Więc spoko, bardzo to dosyć rozsądnie wychodzi. No dobrze, no. No jeszcze niech się tylko trochę ruszt nagrzeje, jeszcze tak trochę oczyści i zaraz tutaj rybka powędruje. Pogoda ładna, bo świeci słońce, ale już widzę, że jakieś chmury pierwsze się zbierają. Tutaj tak w oddali bardzo pięknie wyglądają takie dwie palmy. Czekajcie, jeszcze raz z tej strony, chyba będzie lepiej. O, pięknie tam wyglądają. W ogóle mamy tutaj takie ładne tereny, bo jest bardzo tak zielono i dużo drzew dookoła. Tam bananowce widać i w ogóle tak dużo, dużo, dużo jakichś palm właśnie wszystkiego. I takie niebo mamy. Tutaj to w ogóle nad nami bezchmurne, ale to tylko nad naszym domem, bo tam już resztę są później chmury. Tu są już chmury, się zaczynają, tu są chmury, tam dookoła chmury, w pełno, tam już w ogóle ciemno. Ale nad naszym domem dosłownie świeci słońce i jest bezchmurnie. Także tak sobie załatwiliśmy. Co nie, Dorka? Ostatnio rozmawialiśmy z królem Tajlandii i ustaliliśmy, że nad naszym domem ma być ciągle bezchmurnie. Zgodził się, mówi, nie ma problemu, może być. O, tutaj jest mocny ogień. Tu jest mocny ogień, ale mamy na to jakiś sposób taki mały. Możemy troszkę... Ojej, a tam mrówki jakieś były, Dora, w środku. I chyba im gorąco się zrobiło, bo uciekają. Tutaj z mrówkami jest największy problem. Z niczym więcej, tylko z mrówkami, ale powiem wam, że uciekają wszystkie z gorąca. No, czekajcie. Tu ich jest dużo. O jacie, ile tu mrówek. To chyba nie widać. Ale naprawdę bardzo dużo mrówek. Patrzcie na to. Co tu się dzieje? Skąd te mrówki? Ale se tam poszły gdzieś do popiołu. No i teraz się biedne nie wiedzą co zrobić. To nie było miejsce dla nich. Będzie więcej mięsa do jedzenia. A ja tymczasem trochę to przymknę, żeby tyle powietrza nie dostawało. I myślę, że już chyba możemy kłaść tutaj rybkę. Bo już jest to naprawdę mocno wszystko rozgrzane i rozpalone. Ale ostatnio pogoda codziennie pada. No. Codziennie świeci słońce, ale też codziennie pada. Mam nadzieję, że tylko przyjdzie mocna ulewa i jak szybko przyjdzie, tak szybko pójdzie. Bo jak zacznie tylko tak troszkę padać, to będzie padać pół dnia, a jak przyjdzie ulewa, to przynajmniej tylko chwila i później znowu będzie słońce. Idę po rybę. Nadszedł czas na najważniejszy moment, czyli położenie ryby na grillu. Ale chyba z kamerą to my tego nie damy radę zrobić, a może i damy. O, ja cię to położymy ją tą stroną, bo tutaj ta sól jest, a tutaj cała spadła, więc musimy szybko jeszcze tą sól trochę ponacierać tą rybę. Ale strzela coś. Tak, ale strzela, tam skapie z tej ryby na ten węgiel. Coś to strzela nam tu. Zaraz mnie to znowu całe spryska z tych iskier. Dobrze, że nie mam koszulki, bo bym miał całą chyba po... dziurawioną od tych iskier. O, już chyba słyszę burzę. Ach, szlak. Ale na szczęście mamy grilla pod dachem,
Coś to będzie chyba raczej wszystko dobrze. Ale pizdaje ten dym po oczach. Wszelak. Dobra, chyba będzie ładnie. Chyba, że szatują trochę, to zasypiemy, żeby tak było tutaj. Tak, o. Co to tak strzela? Wszelak jak strzela. Uważajcie w domu, bo to niebezpieczne. Chyba muszę trochę to podlać wodą. No, tam ta sól poleciała. I coś to strzela. Chyba trochę przygasimy ten ogień. To chyba za mocno jak na rybę. Podlane. No i dobra. I zostawiam to tak. Może już by trzeba było obrócić na drugą stronę. O jacie, cała sól została na tym. Szlak. Niedobrze. No nic, może jeszcze ją trochę natrę z tej strony. Teraz znowuż tamto strzela. No by to... Nie, na razie nie. Chyba jeszcze nie potrzebuję pomocy. Tylko cała sól została na tym. Na ruszcie zamiast na rybie. No, wezmę jeszcze tu trochę, mam tej soli, to jeszcze ją tu trochę obrzucę. Tu właśnie tak powinna wyglądać. Ta ryba właśnie tak powinna wyglądać jak tu. Z taką właśnie przepaloną trochę solą, ale tamta cała zeszła, nie wiem dlaczego, czy dlatego, że nie wiem co, za jakiś duży ogień był, czy co tam się wydarzyło, ale teraz może już z tamtej strony nie zejdzie tak ta sól, albo dlatego, że ona taka mokra jakaś, nie wiem, ta ryba chyba puściła trochę wodę, ta sól jest taka mokra, jakaś spadła czy co. Nie, jakbyście znali powód, dla którego ta sól tak się odkleiła. Znaczy ona się pewnie odkleiła, bo jest za gruba jeszcze. Ona powinna być troszkę jeszcze taka normalniejsza, bardziej tak zmielona. To ona też by tak pewnie nie odpadała od tej ryby. No ale okej. Będzie dobrze. Tylko nie wiem, czy ogień nie jest za duży. Strasznie denerwuje mnie to strzelanie. Słuchajcie, poszperałem trochę, dlaczego ta sól tak odpada. No i jest kilka powodów. Jednym z nich, którym się też tutaj wydaje, jest to, że po prostu był za duży ogień, to po pierwsze. Po drugie, ta sól na przykład mogła być troszeczkę pomieszana, droga wiesz czym, albo na przykład z jakąś oliwą, żeby troszeczkę tak lepiej przylegała do tej ryby. Albo na przykład troszeczkę z mąką można było tą sól pomieszać. No właśnie, albo w jakimś tam coś było, że w jajku, czy w bułce, no trochę by było przesadzone, ale właśnie z czymś troszeczkę można było pomieszać tą sól i tak ją natrzeć i na małym ogniu, cholera, a ja mam to na za dużym ogniu chyba i to też powoduje, że tak się to właśnie dzieje. No właśnie, możemy ją na chwilę troszkę przymknąć, żeby się tak w środku trochę lepiej doszła. O. I poczekamy chwilę, może też tak nie będzie ten ogień tam taki duży wtedy i zobaczymy, jak będzie wyglądać za chwilę. Wczoraj kupiliśmy jeszcze ładne awokado, tylko jeszcze co niektóre są takie zielone, cholera, przez tą siatkę nie za bardzo widać, a co niektóre już są fajne, takie ciemniejsze i tak nam sobie tutaj dojrzewają na stole na dworze. Powiemy wam, czy dobre, bo ostatnio coś nie mogliśmy trafić na jakieś dobre awokado i były takie średnie, a zobaczymy te takie małe, zobaczymy, jak one się sprawdzą. O, tutaj to jest taki całkiem jeszcze zielony. Tutaj też jest taki zielony, a tu już jest taki w sumie właśnie gotowy do jedzenia. Może przekroimy jednego dorka i zobaczymy, jak wygląda. Rozkroimy to, zobaczymy, jakie jest. Testuję rybę. Może ona nie wygląda na tym grillu tak, jak wyglądają te tutaj przyrządzane przez lokalsów, bo ta sól mi opadła, znaczy odpadła, ale smak ryby i tak jest po prostu nie do podrobienia. Ta ryba jest tak pyszna, że no niesamowicie pyszna, naprawdę. Już tutaj mi oderwało się kawałek od tej ryby i myślę, wezmę już, spróbuję i powiem wam, że to już jest zupełnie dobre i tak smaczne, że jem to normalnie, aż mi się uszy trzęsą. Bardzo smaczna ryba i tak jak mówię, nie ma prawie w ogóle ości, tylko takie duże przy kręgosłupie, je się powyciąga i nie ma żadnej małej ości, więc bardzo wygodnie się ją je, a dodatkowo po prostu smak jest przepyszny. I ta właśnie sól powinna być tak jak tutaj, o. Ona tak powinna tak przylegać do całej ryby. No i tu na przykład fajnie przylega, a nawet jest jej jeszcze za mało troszkę. A z tej większości ryby, części,
i po prostu ta sól odpadła. Ale spróbuję następnym razem zrobić na mniejszej, na drobniejszej soli. Zobaczę, jak to wyjdzie. A ja jeszcze teraz zabiorę się za to awokado, żeby sprawdzić, jak wygląda. Okej, ryba tam jeszcze sobie dochodzi chwilkę, a ja tu kroję awokado. No, szyłem nóż, to powiem wam, że wchodzi jak w masło. O, jakie ładne w środku awokado. Pesteczka. Nóż się wbił w pestkę, jak kurczę, właśnie tak jak powiedziałem, w masło. Patrzcie mi, jakie ładne awokado. To będzie pyszne awokado. Takie zdrowe, ładne. Bo właśnie czasami już były takie mocno spleśniałe. Jeszcze nie były ciemne, a już były spleśniałe. A to jest bardzo ładne. Można posadzić pestkę u nas na ogródku i zrobić awokado? Cholera wie, nie wiem, może można. No, to jest smaczne, chcesz spróbować? Nie. A szejka? Może szejka zrobimy z awokado. Tylko jeszcze by musiały troszeczkę podejrzeć te awokado. I najlepsze awokado były na markecie, jak kiedyś kupowałem, naprzeciwko Supalaya. Zapomniałem nazwy tego marketu. I tam były najlepsze. A te teraz, co żeśmy kupili, powiem wam, że też są bardzo dobre. Chcesz spróbować? Bardzo dobre. Idealne. Jak masełko. Ale dobre awokado. Do ryb i do tego, do seafoodu całego. Do shrimpów. No to leci tyle much zawsze. Normalnie nie ma much, nie ma komarów. Nie ma niczego, ale jak jest seafood, to nagle nie wiadomo skąd i się biorą. Bardzo dobre, Dora, naprawdę. Zjem całe. Nie no, to pół sobie zjem, bo jest bardzo dobre. A tą połóweczkę drugą wam zostawię. Ale piękne, to widać normalnie, jakie piękne awokado. Trochę małe ogólnie, ale za to bardzo smaczne. I powiem wam, że cały ten worek, jest ich tutaj bardzo dużo, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, co najmniej jest 10 takich awokad. Kosztowało 100 batów, czyli wychodzi 10 batów na awokado. To jest wyjątkowo tanio, bo to jest złoty 20 powiedzmy, za jedno awokado. Więc tak tanio, że trudno było nie wziąć. I jeszcze się okazuje, że są zdrowe, takie ładne, czyste, w środku nie spleśniałe, smaczne. No to opłacało się bardzo. Chciałam pokazać, bo tutaj na tej ulotce jest pokazane coś o awokadach, że chyba... No najpierw jest takie zielone, później ciemniejsze, ciemniejsze, ciemniejsze. I że chyba to ciemniejsze niż coś. No właśnie to by trzeba było przetłumaczyć, ale wydaje mi się, że takie właśnie ciemne nadaje się właśnie do jedzenia. Znaczy idealne. Jest jakie? Chyba to jeszcze, nie? To o. No to jest już takie fajne, ciemne. Albo to, albo to. Bo tutaj patrz, tutaj widać jeszcze takie zielone no, trochę. To tu jeszcze są niektóre takie zielone. To one się jeszcze nie nadają, ale to jest idealne. Czyli to jest w to tej jest jeszcze fazie albo drugiej, albo trzeciej. No, druga, trzecia. No pokaż tam zielone, jest jakieś takie zielone? No chyba to jest na przykład takie mocno zielone. To jest mocno zielone, bo patrzcie jaka różnica. I to po prawej też musi się takie zrobić jak to po lewej i wtedy będzie go można jeść. Tylko właśnie, że są niektóre, zanim dojdą do tej fazy, to w środku już są całe spleśniałe. A to jest piękne. A to jest takie twarde. No, a na przykład jak wezmę na przykład to, to jest takie miększe, takie poczarne się. Awokado leci. A w ogóle miło mi się wydawało, że te awokado są takie większe trochę. No bo właśnie to jest jakaś taka odmiana, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale to jest właśnie to mniejsze. No dobra, zjadłem pół awokado. Było pyszne, zjadłem już trochę ryby i chyba można przystąpić teraz do dania głównego. Z frytkami, no rybki takie na talerzu już, a nie... Frytki chyba już są nawet gotowe. Zobaczmy co tu jeszcze na tym grillu, jak ta rybka wygląda. Rybka nabrała kolorów już takich dobrych, tylko jest już taka, że jak się ją przewraca, kurde, to się rozpada. Przydałaby się jeszcze jedna łapka, żeby ją przewrócić ewentualnie. No, bo się tu zaraz cała rozleci. Tak czy śmak, to ona już jest cała gotowa. Nie, już jej nawet nie przewrócę. Nie jestem w stanie jej przewrócić. Jedną ręką muszę wziąć coś jeszcze drugiego. A, jeszcze właśnie jedna rzecz, która mi się teraz przypomniała, to to, że Tajowie tą rybę zawsze jeszcze nadziewają takimi trawami w środku. Tutaj kładą trawy. I ta ryba jeszcze ma taki dodatkowy smak trochę, jakieś na przykład trawy cytrynowej, można sobie po swojemu jeszcze jakoś tam ją dodać, jakieś różne smaki. No mnie tylko to denerwuje, że tu nie jest cała pokryta solą, ale następnym razem coś zrobię, żeby ta sól nie została cała tu, tylko na rybie i wtedy będzie idealna. No tym razem wyszła tak jak wyszła, ale w smaku jest bardzo smaczna. Co, Emi? Chciałam powiedzieć,
chciałam się zapytać, czy ono tutaj, czekaj, tutaj ma zęby? Tu? No, tu ma zęby, no. Tu ma takie zęby. Ale ma dużo ich. No, bardzo dużo. A ono myśli, że to są ostre? Bardzo dużo zębów. No, już teraz może jak są przypieczone, to już nie są ostre, ale wcześniej na pewno były ostre. Cholera, no cała sól mi została na grillu. Niefajnie. Dać jednak na tą drugą stronę jeszcze. Okej. Nie jest gorąco? No, nie taka, żeby... Nie ma oka. Nie taka, żeby... Nie chwiedzić. Jak się sprawdza nowy grill? Dobrze, ale nie ukrywam, że wolałbym gazowy, bo byłoby mniej różni problemu. Ten taki, ten z węglem od gazowego? No tym się różni, że można sobie łatwo dostosowywać temperaturę. A tutaj... Jest ogień. Tu jest cały czas ogień, trzeba wodą go ewentualnie ugaszać. Mhm. Tak, takie coś, ale to nic. Ale normalnie ta ryba jest taka to smaczna. Zostaw mi trochę też. Mam je. No dobra, ona już jest w sumie gotowa. Co najwyżej jeszcze poczekamy na frytki i spokojnie będzie można już ją jeść. No słuchajcie, misja skończona. Ryba upieczona. Nie wygląda ona tak, jak miała wyglądać. Czyli nie jest cała w soli. Ale następnym razem zrobimy ją lepiej jakoś. Zapytam jeszcze ewentualnie może kogoś, kto robi takie ryby, jak to dokładnie się powinno zrobić. To dam wtedy jeszcze jakiś lepszy przepis. Jeszcze spróbować. Dobra, no to bierze mi. Daj, bierz i spróbuj. No bierz sobie, patrz. Rybka ma bardzo dużo mięsa. Ta już jest nawet troszeczkę za długo podsmażona, już nawet troszeczkę sucha, ale daj mi znać. Dycha? Dobra. Tylko? Za mało słona. Za mało słona, no bo... Nie, no nie jest chyba za mało słona. No można trochę, dlatego właśnie tu powinna być sól. I tą sól, ta właśnie ona sobie tak... Ona tak właśnie powinna opaść, jeszcze tu się teraz kruszyć. I tak sobie teraz ją tutaj jeszcze w środku posypać tą solą. Tylko my nie mamy właśnie czym, bo nasza sól... No mięsko jest pyszne. Nasza sól została na grillu, ale... Nie mamy jeszcze więcej? Czego? Soli. No sól mamy, ale to jest chyba sam raz. Trochę dla mnie za mało słona. Trochę za mało słona? Czekaj. A, próbuję właśnie jeszcze frytkę z mięsem. Jeszcze czegoś takiego nie jadłam. Dobre. Fish and chips. Fish and chips. Gdzie ty jesteś tu? Jak twoja... Jak ci ryba smakuje? Prawie jak ten pasztet. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Polecam połączenie frytka z rybą. Frytki z rybą są idealne. Właśnie patrzcie, my to tak jemy normalnie, bo to nie ma ości. Ości są tylko takie tutaj. Przy kręgosłupie. I to są takie ości, zobaczcie jakie to są ości. To są takie ości jak kości. Ości jak kości. I tutaj zaraz oderwę jej ogon. Wyciągnę kręgosłup i zostanie mięsko. Ale tutaj jeszcze też jest dużo fajnego mięska. Ja lubię takie tłuste. Ja lubię na przykład karp, jak jest taki tłuściutki. Ja uwielbiam taki ten. Kurde, no skąd nagle mucha? O, tutaj można sobie wyrwać mięso na kości, wsadzić całe do buzi i ściągnąć mięso, kości, trzy ości zostaną w palcach. O. Ale słona ta sól. Mięsko w buzi, bez żadnej ości, a tutaj trzy takie łopaty długie zostają. Ale dobra ryba. Ma taki miękki ten kręgosłup, że tak się rusza. O, patrz ile mięcha. Czekaj. Patrz. Jakie pyszne, piękne mięsko. Ja tego brązowego nie lubię akurat. To masz to białe. Popatrz, jakie piękne, mięciutkie. Gorące. Nawet śniutkie. Właśnie jak ten kawałek jeden pierwszy wyciągałem, to chyba była nawet jeszcze bardziej idealna. Teraz już jest taka trochę suchsza, ale do jakiejś suchości tutaj daleko. A zobacz, to kolej... Nie, to są bite, a tutaj też są kości. No tutaj są jeszcze, no, ości. Takie, jeszcze tutaj jest cały taki pas tych ości, a pod spodem mięsko. Gruby kawał pięknego mięsa. Mówiłeś o cenie tej ryby? Mhm. 100 batów, 12 zł. Ale tak patrząc na sól, ile kosztowała? Sól. No tak, no ale powiedz, że... Sól złotówkę. No dobra, no ale to... cała, ale przecież ile myśmy zużyli? To trochę. No to tylko 13 zł. No. No wiadomo, trzeba upiec trochę węgla. No może i 15 zł, ale to i tak niedużo. Za taką pyszną rybę, tyle mięsa. Nie wygląda tylko tak jak miała. Bez ości tych takich. Ale wygląd jest najważniejszy. Smak jest najważniejszy. O, dokładnie, smak jest najważniejszy, nie wygląd. Zróbcie sobie taką rybkę na grillu. A w Polsce też są takie soli. Ryby? Nie wiem, może gdzieś można dostać. Są różne. Nie takie, to jakieś jak inne. Jak znajdziecie w Polsce, to przyjedźcie do Tajlandii. No właśnie. Ale
w Tajlandii musicie ją spróbować. Jak zobaczycie taką rybę na grillu, mocną w soli taką, to koniecznie sobie ją kupcie, bo ta ryba jest naprawdę bardzo smaczna. Chcę powiedzieć, że taka zrobiona już u kogoś, to ona też się praktycznie ceną kompletnie nie różni od takiej, co samemu sobie możecie zrobić, więc nie wiem, czy się opłaca robić. Znaczy na półkę ta ryba 200 batów kosztuje. Daj powiedzieć. Jak zrobicie sobie, no to będzie tak po waszemu. No i może nie będzie już taka dobra, bo oni mają jakieś sekrety. Swoje. Tak, i na półkę są najdroższe te ryby. W ogóle wszystko jest dwa razy droższe. Świeża porcja frytek. Ej, a jeszcze teraz jakby jakiś był taki sosik dobry. O, taki właśnie. No właśnie. To jest Dorota. Wiedziała. Otwórz, dasz radę? Słabo. Pani nam dała ostatnio do makreli. Nie w tą stronę. No nie, nie dam rady. No to czekaj. A będzie dla mnie coś tej ryby? No może nie będzie. Wiem. Czekaj, bo ja jestem teraz cały brudny z sosu, z ryby, z wszystkiego. Ja muszę iść umyć rękę. No tu jest taki pyszny sosik do rybki. Ale czasami też dają jeszcze taki normalny z czerwonych papryczek. Dobra. Jeszcze ketchupa brakuje. No to idź już sobie przynieść. Polecamy się na przyszłość. Na pewno jeszcze coś ciekawego w następnych vlogach ugotujemy. Patrz, ile tu jest mięsa. Jak pierś z kurczaka. A został tutaj jeszcze mózg? Mózg. Mózg został na grillu. No i ostatecznie chmury się rozeszły. Ładne niebo się zrobiło. Nie padało. Nie grzmiało już. Nic się nie wydarzyło, także pogoda się udała. Drzwi można trochę otworzyć, bo kurczę, w domu jest bardzo gorąco. Dużo cieplej nawet chyba niż na dworze. 31 stopni. Gdzież ten termometr? Tu. 31 stopni w domu, a na dworze jest jakieś może 29. A więc pogoda się udała. Rybą wszyscy się najedli. Jest udana niedziela, udany obiad.